nasz objazd po cykladach rozpoczyna się na wyspie Santorini. Cyklady to archipelag na Morzu Egejskim, liczący około 220 wysp i wysepek o łącznej powierzchni 2572 km2. Nazwa Santorini pochodzi z XIII wieku od imienia świętej Ireny, która zmarła tu w 304 roku. Jesteśmy w miejscowości Carterados. 2 km stąd leży Fira, główne miasto wyspy. Odrestaurowany młyn na głównym placu. Eukaliptusowa aleja prowadząca do Firy. Po krótkim, kilkunastominutowym spacerze dochodzimy do Firy. Fira leży na klifie nad kalderą wulkanu. Dzwonnica ortodoksyjnej katedry metropolitalnej. Katedra została wzniesiona na miejscu starszej świątyni, która uległa zniszczeniu w 1956 roku w wyniku trzęsienia ziemi. Mozaika nad wejściem do katedry. Freski wykonał miejscowy artysta Christoforos Asimis. Tarasowa zabudowa charakterystyczna dla całego archipelagu Cyklad. Widok z wysokiego klifu na kalderę powstałą po wybuchu wulkanu około 1600 roku przed naszą erą. Wyspa Nea Kameni z kraterami wulkanu leży niemal w samym środku kaldery. Rankiem wyruszamy do wsi Akrotiri. Znajdowało się tu starożytne minojskie miasto zniszczone przez wybuch wulkanu 3600 lat temu. Pomnik Spiridona Marinatosa, który odkrył Akrotiri i kierował pracami wykopaliskowymi. Akrotiri jest nazywane greckimi Pompejami, gdyż w wyniku wybuchu wulkanu znalazło się pod grubą warstwą popiołów. Szczyt rozwoju miasta przypada na okres pomiędzy XX a XVI wiekiem przed naszą erą. Jego obszar wynosił wówczas 20 hektarów i liczyło ono kilka tysięcy mieszkańców. Regularne prace wykopaliskowe rozpoczęły się w 1967 roku. Dotychczas odkopano niewielką część miasta, a cała odkrywka archeologiczna została przykryta dachem. Na miejscu można obejrzeć animację przedstawiającą rekonstrukcję jednego z domów. Solidnie zbudowane domy miały do trzech kondygnacji. Mieszkania były dość obszerne, zbudowane z cegły glinianej z gipsowanymi ścianami i toaletami połączonymi z kanalizacją miejską. Zachowało się wiele fresków przedstawiających sceny z życia codziennego.
Przeniesione zostały one do muzeum. Niedaleko wykopalisk znajduje się mały kościół świętego Mikołaja, położony malowniczo u stóp czerwonej skały. Po drugiej stronie wzgórza leży czerwona plaża, nad którą górują klify tego samego koloru. Z Akrotiri jedziemy do Firy, w której już byliśmy poprzedniego dnia. Fira jest stolicą wyspy Santorini. Leży na zachodniej krawędzi tej półkolistej wyspy. Kolejką linową zjeżdżamy do Starego Portu. Z portu statkami stylizowanymi na pirackie można popłynąć na wysepki leżące w kalderze. Miasto wznosi się wysoko nad portem. Z portu do miasta można się dostać kolejką, ale także dojść schodami. Trzeba wówczas pokonać 587 stopni. Schody można też pokonać, dosiadając muła. Schody prowadzące do katolickiej katedry świętego Jana Baptysty, leżącej w najwyższym punkcie miasta. Katedra została odrestaurowana i otwarta w 1975 roku po trzęsieniu ziemi, które miało miejsce 19 lat wcześniej.
Rankiem jedziemy do portu Atinos, znajdującego się 7 km od Firy, by stąd promem udać się na wyspę Naxos. Po 2 godzinach dopływamy do portu w Chironaxos lub po prostu Naxos. Naxos jest największą z wysp archipelagu Cyklad. Ma 430 km2 powierzchni. Współczesna rzeźba wykonana z miejscowego marmuru. Najbardziej rozpoznawalny symbol wyspy to Portara, brama świątyni Apollina, której budowa nigdy nie została ukończona. Niedokończona świątynia jest na wysepce Palatia, połączonej z Naxos groblą. Widok na miasto spod świątyni Apollina. Szara budowla to zamek wenecki. Miasto liczy około 7,5 tysiąca mieszkańców. Idziemy na krótką przechadzkę uliczkami Naxos. Następnego dnia rankiem wyjeżdżamy do wiosek leżących w interiorze. Naxos jest górzystą wyspą z urodzajnymi glebami i zasobną w słodką wodę. Głównym źródłem dochodu mieszkańców nie jest turystyka, lecz uprawa zbóż i hodowla zwierząt. Dlatego w przewodnikach Naxos jest określana mianem nieodkrytego klejnotu Cyklad. Według mitologii greckiej to właśnie na Naxos Tezeusz porzucił Ariadnę, którą poślubił syn Zeusa Dionizos, grecki bóg wina. Zatrzymujemy się w małej wiosce Damalas. Odwiedzamy tu odrestaurowaną przez mieszkańców tłocznię oliwy, w której corocznie organizowana jest impreza prezentująca tradycyjną metodę tłoczenia oliwy z oliwek. Odwiedzamy też warsztat garncarski Manolisa Libertasa, który już w 4. pokoleniu kontynuuje tradycję tego rzemiosła. Mamy okazję obejrzeć garncarza przy pracy. Surowca nie brakuje, gdyż gleba w okolicy jest gliniasta. Typowy dla Naxos dzbanek na wino. Napełnia się go w taki właśnie sposób.
Teraz garncarz prezentuje kubek sprawiedliwości Pitagorasa. W swoim założeniu miał pomóc w zachowaniu umiaru w piciu wina. Wbudowana w kubek rurka syfon powoduje, że napełnienie kubka ponad wyznaczony poziom skutkuje wylaniem całego wina. Przy warsztacie jest sklep, w którym można zakupić wytwarzane tu wyroby. Niedaleko jest sad, w którym rosną ponad 200-letnie drzewa oliwne. Jedziemy teraz do wioski Halki. Halki jest znana z tego, że produkuje się tu likier Kitron, który jest wytwarzany tylko na wyspie Naxos. W centrum wioski jest destylarnia Valindra, gdzie można spróbować tego trunku. Likier wyrabia się w ilościach, które nie pozwalają na jego eksport. W wiosce są kolorowe, wąskie uliczki, dające odczucie odwiedzającym, jakby cofnęli się w czasie. Podziwiając piękne górskie krajobrazy, zmierzamy do wioski Apeirantos. Na Naxos jest najwyższy szczyt archipelagu Cyklad, Góra Zeusa, o wysokości nieco ponad 1000 metrów nad poziom morza. Apeirantos jest górską wioską zwaną marmurową, gdyż wiele chodników, schodów i domów jest wyłożonych tym kamieniem. Odwiedzamy miejscowy sklepik z suwenirami, gdzie można obejrzeć wyroby ze szmergla, którego złoża występują w okolicy. Szmergiel to skała składająca się głównie z korundu, hematytu i kwarcu. W przemyśle jest stosowana jako materiał ścierny. Wciśnięty w skałę bizantyjski kościółek. W wiosce są wciąż obecne ślady epoki weneckiej. To pozostałości murów i wieża wenecka.
złoża marmurowe Naxos były eksploatowane już w trzecim tysiącleciu przed naszą erą. To jeden z kamieniołomów marmuru. Plaka to jedna z najładniejszych plaż na wyspie. Oferuje piękne, krystalicznie czyste wody. Po wyprawie w głąb wyspy, jeszcze przed zachodem słońca, wróciliśmy do miasta Naxos. Promenada przy porcie. Kościół świętego Jana. Kolejny dzień rozpoczynamy rejsem statkiem wycieczkowym z wyspy Naxos na wyspę Delos. Delos jest małą, skalistą wyspą o powierzchni 3,6 km kwadratowego należącą do archipelagu Cyklad. Po zburzeniu Koryntu i Kartaginy przez Rzymian w 146 roku przed naszą erą, Delos stała się jednym z najważniejszych miast portowych i handlowych starożytności, znanych m.in. z handlu niewolnikami. Agora w centralnej części miasta. Znajdował się tutaj targ niewolników. W mieście był wyraźny podział na część mieszkalną i część sakralną. Jesteśmy teraz w części mieszkalnej. Dom Dionizosa z wysokimi marmurowymi kolumnami i podłogową mozaiką przedstawiającą boga wina na Tygrysie. Pozostałości greckiego amfiteatru. Jedna z cystern na wodę. Dom Trójzębu. Z części mieszkalnej przechodzimy do części świątynnej. Święta droga prowadząca przez Propyleję do świątyni Apollina. Jedna z trzech świątyń Apollina.
podstawa, na której stał 9-metrowy posąg Apollina wykonany z marmuru. Rzeźby lwów na tzw. tarasie lwów. Pierwotnie było 9 do 12 lwów stróżujących wzdłuż świętej drogi. Tworzyły monumentalną aleję, czasami porównywaną z egipskimi alejami sfinksów. Dawniej było tu święte jeziorko, nad którym Leto pod palmą daktylową urodziła Apollina i Artemidę. Zeus przypatrywał się temu z góry Kyntos. Na Delos była też świątynia egipskiej bogini Izydy. Według mitologii greckiej Delos była pływającą wyspą, którą na miejscu osadził Posejdon, by dać schronienie Leto prześladowanej przez Herę. Tutaj Leto urodziła dzieci Zeusa, bliźnięta Artemidę i Apollina. Z Delos przepłynęliśmy na wyspę Mykonos. W porcie cumują okazałe jachty. Mykonos ma 86 km kwadratowych powierzchni. Na wyspie jest około 14 tysięcy mieszkańców, ale w szczycie sezonu liczba przebywających na niej osób dochodzi do 100 tysięcy. Wyspa jest chętnie odwiedzana przez turystów ze względu na kosmopolityczny charakter oraz dobrze rozwiniętą bazę hotelową i rekreacyjną. Mykonos jest miejscem, gdzie można spotkać mnóstwo celebrytów, biznesmenów lub po prostu bogatych ludzi. Kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja, patrona żeglarzy. Pomnik Łaskariny Bubuliny, bohaterki walk o wyzwolenie Grecji spod niewoli osmańskiej. Jeden z wielu małych kościołów w mieście. Na tle innych greckich wysp Mykonos wyróżnia się największą otwartością na turystów LGBT. Kościół Matki Bożej Odbocznej Bramy obecnie składa się z 5 połączonych kościołów wybudowanych w XVII wieku. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów krajobrazu wyspy są XVI-wieczne wiatraki. Dawniej służyły do mielenia ziarna, głównie pszenicy, wykorzystując wiatr, który na Mykonos wieje bardzo często. Obecnie są symbolem bogatej przeszłości wyspy. Miejsce zwane Małą Wenecją, w której część XVIII- i XIX-wiecznych domów wybudowano bezpośrednio na granicy lądu i morza. Wiatraki są murowane ze spiczastym dachem krytym strzechą. Użytkowano je do połowy XX wieku. Zatłoczony parking w pobliżu wiatraków. Miasto jest zabudowane małymi, białymi domami, bogato uchwieconymi, usytuowanymi wzdłuż wąskich, krętych uliczek.
Kościół Metropolitalny. Studnie z 1722 roku były niegdyś głównym źródłem wody na wyspie. Kościół pod wezwaniem świętego Jerzego z XV wieku. Widok na te urokliwe uliczki kończy naszą wizytę na Mykonos i odpływamy z powrotem na Naxos. Kolejny raz wita nas portara świątyni Dionizosa. I znów wypływamy z Naxos, a tym razem celem naszego rejsu jest wyspa Paros. Dobijamy do brzegu w miasteczku Nausa i stąd jedziemy do Pariki, która jest stolicą wyspy. Wyspa Paros ma 186 km kwadratowych i liczy około 14 tysięcy mieszkańców. Zwiedzanie Pariki rozpoczynamy od kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Stu Drzwi. Osobno obok kościoła wybudowano baptysterium. Wewnątrz jest chrzcielnica w kształcie krzyża. Baptysterium w całej okazałości. A to wnętrze kościoła Stu Drzwi. Pochodzenie nazwy kościoła jest niejasne, gdyż nie ma tu stu drzwi i bram. Kościelny kompleks powstał w IV wieku. Kościół został rzekomo ufundowany przez matkę cesarza Konstantyna, świętą Helenę, która pielgrzymowała tędy do Ziemi Świętej. W połowie VI wieku został przebudowany przez cesarza Justyniana. Jedna z bocznych kaplic. Z balkonu można zajrzeć za ikonostas, gdzie przebywa tylko pop sprawujący liturgię, a wierni nie mają wstępu. Według tradycji kościół ma 99 drzwi, a sekretne setne drzwi otworzą się, gdy kościół Aja Sofia w Stambule na powrót będzie kościołem prawosławnym. Tak zwane carskie wrota w centralnej części ikonostasu. Wchodzić za nie może tylko duchowny odprawiający mszę. Ikony zwieńczające ikonostas. Wiele ikon znajdujących się w kościele jest datowanych na XVII i XVIII wiek. Kompleks kościelny został poważnie zniszczony w wyniku trzęsienia ziemi w XVIII wieku, ale stopniowo go odrestaurowano.
kościół Stu Drzwi jest znanym maryjnym kościołem pielgrzymkowym na Morzu Egejskim. Złożone przez wiernych wota dziękczynne i błagalne na złotych i srebrnych tabliczkach. W skład kompleksu wchodzi też niewielkie muzeum, w którym można obejrzeć eksponaty z okresu Bizancjum. Domy w Pariki są zbudowane w tradycyjnym cyklackim stylu, z płaskimi dachami, białymi ścianami i często niebieskim obramowaniem okien i drzwi. Tak jak w miastach na innych wyspach, nie brakuje tu urokliwych, wąskich uliczek. Pozostałości średniowiecznego zamku zbudowanego z marmurowych elementów antycznej świątyni Apolla. Kościół świętego Konstantyna. Krzyż nad drzwiami wykonano z mozaiki pochodzącej z osmańskiego meczetu. Parikia leży nad zatoką i jest ważnym miastem portowym. Marmurowe figurki zwane idolami cyklackimi. Po pierwsze łaskariny bubuliny, podobne oglądaliśmy w Mykonos. W odrestaurowanym wiatraku mieści się informacja turystyczna. Wracamy z Pariki do Nausy. Nausa liczy niecałe 3000 mieszkańców. Leży nad zatoką, w której jest niewielki port. W starożytności wejście do portu zamykano łańcuchem. Na nabrzeżu suszą się i kruszeją ośmiornice. Ruiny weneckiego zamku, który strzegł wejścia do portu. Miasteczkiem górują wieże kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W porcie cumują kutry rybackie, na niektórych z nich pływają załogi pochodzące z Egiptu. W porcie jest niewielki kościół świętego Mikołaja, patrona żeglarzy. Jak w innych miejscowościach archipelagu Cyklad, nie brakuje tu wąskich, malowniczych uliczek. Można nimi kluczyć niemal bez końca.
niewielki skwer z wiekowymi eukaliptusami. W pobliżu portu jest jedna z wielu plaż znajdujących się w okolicy Nausy. Tu widać wyraźnie amfiteatralny charakter zabudowy miasteczka. Późnym popołudniem żegnamy Paros i wracamy na Naxos. Kolejny już raz oglądamy Naxos od strony wejścia do portu. Kończymy pobyt na Naxos i promem, który przypłynął z Pireusu, wracamy na Santorini. To już ostatni rzut oka na wyspę, która gościła nas 4 dni i była bazą wypadową na inne wyspy archipelagu Cyklad. Dopłynęliśmy do portu Athinios i żeby się z niego wydostać, musimy trawersami pokonać wysoki klif. Nasz drugi już pobyt na Santorini rozpoczynamy od Muzeum Wina. Szczyci się ono tym, że jest zaliczane do pierwszej dziesiątki muzeów wina na świecie. Muzeum mieści się 8 metrów pod ziemią w labiryncie o długości 300 metrów. Jego urządzenie zajęło rodzinie Koutsoyanopoulos 21 lat. Po zwiedzeniu muzeum można spróbować kilku gatunków wina. Z Kamari, gdzie jest zlokalizowane Muzeum Wina, przejechaliśmy do miejscowości Ia, leżącej na północno-zachodnim krańcu wyspy. Roztacza się stąd wspaniały widok na całą wulkaniczną kalderę. Dalej na prawo widać Firę, stolicę wyspy. Kościół pod wezwaniem Dziewicy Maryi Brodzącej. Grek w stroju nawiązującym do munduru żołnierzy Gwardii Prezydenckiej. Przyjechaliśmy do Ii, by zwiedzić tę piękną cykladzką wioskę i obejrzeć stąd zachód słońca. Chętni do oglądania zachodu słońca już zajmują najbardziej dogodne miejsca, między innymi na pozostałościach wieży Zamku Weneckiego. Ia jest malowniczą wioską zbudowaną na zboczu kaldery. Ia leży od 70 do 100 metrów nad poziomem morza. W 1956 roku miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8. Spowodowało ono duże zniszczenia. Po trzęsieniu ziemi wiele osób wyemigrowało, także w 1977 roku Ia liczyła zaledwie 306 mieszkańców. Thank you.
Wioska została odbudowana i przekształciła się w atrakcyjną miejscowość turystyczną. Obecnie liczy ponad 1500 mieszkańców i jest najbardziej rozpoznawalną miejscowością na Santorini. U podnóża klifu w Zatoce Amudi znajduje się port, z którego do Ii prowadzi 300 schodów. Rankiem jedziemy do portu Atinos, by stąd takim właśnie statkiem udać się na całodzienny rejs po kalderze wulkanu Santorini. Będziemy pływać w miejscu, gdzie ponad 3600 lat temu była wyspa, która w wyniku wybuchu wulkanu została zatopiona i powstała tu jedna z największych na świecie kalder wulkanicznych o średnicy 10 km. Z zatopionej wyspy pozostały tylko jej boczne fragmenty w postaci wysp Santorini, Tirasia, Nea Kameni, Palea Kameni i Aspro. Pierwszą na trasie naszego rejsu jest wulkaniczna wyspa Nea Kameni. Jest to niewielka, niezamieszkała wyspa o powierzchni 3,4 km². Widać z niej pozostałe wyspy leżące na obrzeżach kaldery. Zeszliśmy na ląd i idziemy na krótką pieszą wycieczkę do krateru czynnego wulkanu, wznoszącego się na wysokość 150 metrów. W krajobrazie dominują zwały czarnej lawy. Widok na wyspę Tirasia, na którą popłyniemy później. Docieramy do krateru. Wulkan jest nadal czynny. W ostatnich 300 latach miało miejsce 5 erupcji. Ostatnią niewielką erupcję połączoną z wypływem lawy odnotowano w 1950 roku. W zatoczce cumują statki oczekujące na turystów, z którymi tu przypłynęły. Kontynuujemy nasz rejs. W tle widać Santorini. Dopływamy w pobliże wyspy Palea Kameni. To także wulkaniczna wyspa, która zaczęła wyłaniać się z wody około 200 lat przed naszą erą. Nie ma tu przystani, więc statki cumują w pewnej odległości od wyspy. Chętni mogą skorzystać tu z kąpieli w gorących źródłach siarkowych.
Muszą tam dopłynąć ze statku, pokonując dystans około 70 metrów w stosunkowo chłodnej wodzie morskiej. W dniu naszego pobytu miała ona 21 stopni Celsjusza. Woda z gorących źródeł nieustannie miesza się z wodą morską i ma temperaturę od 30 do 35 stopni. Jej żółte zabarwienie wyraźnie odróżnia się od koloru wody morskiej. Przy wodzie zbudowano niewielki kościół świętego Mikołaja. Kolejną wyspą na trasie naszego rejsu jest Terasja. Terasja jest po Santorini drugą co do wielkości wyspą w kalderze. Ma 9,3 km kwadratowego powierzchni i nieco ponad 300 mieszkańców. Z portu Korfos wijąca się za kosami droga prowadzi do wsi Manolas, głównej osady na wyspie. Mimo dokuczliwego upału decydujemy się pokonać podejście do wsi. Daleko w dole pod nami pozostał port Korfos, ale wieś leży ciągle wysoko nad nami. Manolas jest tradycyjną cyklacką wioską z wąskimi uliczkami i małymi domami o białych ścianach. Zawieszona nad urwiskiem tawerna Panorama. Zgodnie z nazwą tawerny można, siedząc przy stoliku, mieć przed oczami widok na całą kalderę. Wyruszamy w ostatni etap rejsu. Przepłyniemy wzdłuż klifów Santorini, poczynając od Ii do portu Vatinhos, z którego rozpoczął się rejs. Będziemy mieli teraz okazję z dołu obejrzeć zawieszone nad kalderą miejscowości na Santorini. Wczoraj wieczorem podziwialiśmy stamtąd zachód słońca. Kościół pod wezwaniem siedmiorga świętych dzieci z Efezu, które ukryły się w jaskini przed prześladowaniami chrześcijan w III wieku naszej ery. Dopłynęliśmy do miejscowości Imerovigli i skały Skaros.
to miejscowość Firo Stefani, leżąca w pobliżu Firy. Stary port u stóp klifu, a nad nim wznosi się Fira, stolica Santorini. Pozostałości urządzeń do załadunku popiołów wulkanicznych wykorzystywanych przy budowie kanału Sueskiego. Kończy się rejs, a wraz z nim kończy się nasza wycieczka do tego pięknego zakątka świata.